W szkole podstawowej numer 5 uczy się około 100 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauczyciele takich miejskich placówek z oddziałami integracyjnymi, to w Kołobrzegu 2 szkoły podstawowe i 2 przedszkola, nie chcą się zgodzić z zapisami nowego regulaminu o wynagrodzeniach, w którym nie zagwarantowano im dodatku za pracę z dziećmi z orzeczeniami. Dostawaliśmy osobno dodatek motywacyjny w wysokości 10% oraz dodatek za pracę z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauczaniu, także 10%. W obecnej chwili został nam zwiększony dodatek motywacyjny o 1%, czyli pani dyrektor ma do dyspozycji w tej chwili 11%, a te 9% w zasadzie zgodnie z prawem, w majestacie prawa, nam to, no, możemy powiedzieć, że zabrano. Podczas posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Ilona Grenda-Zwójtowicz tłumaczyła, dlaczego nowy, przygotowany przez prezydent, konsultowany ze związkami zawodowymi nauczycieli, a przyjęty przez Radę Miasta regulamin nie zawiera tych dodatków. Na etapie konsultacji informowaliśmy przedstawicieli związków zawodowych Rady Oświatowej, że tutaj dokonujemy zmiany, dlatego że nie ma podstaw, żeby właśnie w oparciu o rozporządzenie ministra edukacji narodowej wypłacić dodatek za warunki trudne. Miasto nie odpowiada za kształt ustawy, ale może się pochylić, ma możliwości takie, że może po prostu ująć to jakoś w dodatku motywacyjnym. Dodatek motywacyjny został podniesiony do 11%. Na więcej nas nie stać, mówiła Ilona Grenda-Zwójtowicz. Natomiast to, co w ramach tego dodatku mogą otrzymać nauczyciele, nie rozwiązuje problemu. Nie satysfakcjonuje nas to, że pracując naprawdę w ciężkich warunkach, naprawdę w ciężkich, bo mając wielość orzeczeń, opinii, dostajemy, no w zasadzie nie jesteśmy gratyfikowani za tę ciężką pracę. My wiemy, że w porównaniu z innymi szkołami, nauczyciele w innych szkołach mogą czuć się także pokrzywdzeni, że my walczymy o ten dodatek, ale naprawdę, jeśli jest u nas w szkole 100 orzeczeń, a w innej szkole na całą szkołę jest powiedzmy 5, no więc jest ta różnica, prawda? Nauczyciele mówią, że po zabraniu im tego dodatku nie odczuli podwyżek, która objęła pedagogów. Dyrektor szkoły podstawowej numer 5 i sami nauczyciele obawiają się o przyszłość. Potrzebujemy specjalistów, surdopedagogów, tyflopedagogów, logopedów, specjalistów, którzy umieją pracować z dziećmi z autyzmem. To są konkretne kwalifikacje i obawiam się, że może przyjść taka chwila i ona zapewne nadejdzie, że nauczyciele, którzy nie otrzymują dodatkowej gratyfikacji za tę trudną pracę, po prostu odejdą. Radni komisji po uzyskaniu dodatkowych danych z urzędu pochylą się nad petycją jeszcze raz. Już wiem, że taki projekt uchwały przygotujemy. Skierujemy apel do Ministerstwa Edukacji, żeby zmienić rozporządzenie i dopisać tam ten element, który by spowodował, że nauczyciele pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi, posiadający w mojej ocenie wybitne kwalifikacje w tym zakresie, mogli otrzymywać ten dodatek za warunki pracy. On wcześniej u nas funkcjonował, dlatego że żaden organ nadzoru tego nie wychwycił, więc to tak było na granicy prawa, że tak się wyrażę, ale uważam, że po tym, co się wydarzyło, czas najwyższy, żeby te kwestie uregulować. Natomiast Ilona Grenda-Zwójtowicz zapowiedziała, że urzędnicy przygotowują pisma do posłów wybranych w ostatnich wyborach o zmianę rozporządzenia ministra z 2005 roku, tak by uwzględnić postulaty nauczycieli placówek integracyjnych.